Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremia, to jest kolejny dzień w szkole dla postaci z Brawl Stars, moi drodzy, i napiszcie dzisiaj, którą postacią z Brawl Stars wbiliście największy level, moi drodzy, może którąś tutaj z naszych postaci, może Sandy, to jest może Leon, moi drodzy, a może to jest Jean, więc koniecznie napiszcie to w komentarzu, pamiętajcie też o opce w górze i subskrypcji, moi drodzy, na kanale oraz na nowym kanale vlogowym, bo na 2000 subskrypcji na nowym kanale vlogowym będzie Brawl MMA 2, moi drodzy, pamiętajcie o tym, a my, moi drodzy, mamy dzisiaj mega plan. Sandy, mam coś dla widzów, mój kompas fajności nie wykrywa szarego przycisku i wy chyba macie czerwony, trzeba go zmienić na szary albo... Nie mają szarego przycisku, to subskrybujcie, moi drodzy, naciśnijcie czerwony przycisk, subskrybuj od razu, moi drodzy, z dzwoneczkiem, bo tutaj kompas fajności jeszcze jedno wygrywa, że nie ustawimy nawet sumę na kanale vlogowym. A, dobra, to kończę, zostawcie w każdym razie, moi drodzy, dzisiaj mamy mega plan z chłopakami, jak strolujemy, moi drodzy, nauczycieli i tego na początku, tego z wielkim czołem, moi drodzy, który jest tam w sali, moi drodzy, ale to wam opowiemy wszystko zaraz. Franku zrobi wielkie czujicu. Placek czujicu zrobi, no tak, więc musimy uważać, żeby nam... Ej, co tam jest za... Co to się stało? Co to za most się zrobi? Co ten... Dlaczego ten most jest tęczowy, moi drodzy? Nie wiem, co się tutaj dzieje, moi drodzy. Głosuj na mis. Jaki mis polski? Nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, tu jest w ogóle jakiś dom. A tu jest dom Gina. Gin, ty tu stary mieszkasz. Jeszcze twoje pudełko, tak, bo ty w kartonie mieszkasz. Gin, jak widzę, to są twoje kolorki. Dobra, chodź, zobaczymy w ogóle, zobaczmy, czy są nauczyciele, moi drodzy, w domu. Ej, tu jest jakaś tabliczka. Dobra, ale tutaj jest w ogóle jakiś remont, jakaś praca budowlana, więc chodźmy szybko, zobaczymy. Ej, może nam wreszcie stworzą basen, który nam obiecali. No wreszcie może pływalnię stworzą, ale zobaczmy, tylko czekajcie, zobaczyć są. Zobaczmy. Dzień dobry, panie wielkie czoło. Dzień dobry. Jak panu dzień mija, jak tam i po ilu kawusiach dzisiaj już? Proszę pana, tak? Jak coś to połowy klasy nie ma, bo koronkowirus. Tak, gdzie generalnie wszyscy chorzy są i kichają, i pyrchają, i generalnie kota zarazili nawet swojego. Więc dobra, chodźmy, to my zaraz idziemy na lekcję, tak, więc tutaj chodźcie, chłopaki. Dobra, chodźmy do dyrektora, moi drodzy, chodźmy do dyrektora, tam jest, moi drodzy, chyba dyrektor, jeżeli tam nadal jest. Jeżeli nie jest chory na koronkowirus, bo on był na koronkowirusa w sumie chory. Więc zobaczmy, panie dyrektor. Dzień dobry! Panie dyrektor, co pan robi, panie dyrektor? O, nowy dzwonek, panie dyrektorze, pan się tak nie podniesa tym dzwonkiem. Pan będzie dzwonił, pan będzie dzwonił i nim dzwonił i nim dzwonił, więc pan się nie podniesa tak tym dzwonkiem. To był dzwonek na lekcję. Dobra, cicho, nieważne, nie, zapomnę, oni nie zorientują się. Panie dyrektorze, pan wystawił z tego koronkowirusa? Nie. To pan dalej chory jest? Dobra. A pan był w ogóle jakoś we Włoszech, w Azji może? Wakacje. No wakacje to już dawno były. No to jakim, czy nosicielem jest ktoś z nas? Nie, dobra, to, bo tutaj pan ma wodę, nawet jaki ma pan dozownik wody. W każdym razie, dobra, to już zaraz idziemy na lekcję. Stół tak lata, pojawia się i znika. Dziwne, dobra, ale chodźcie tutaj, Jean, Leon, chodźcie, musimy przemyśleć, wiecie co musimy zrobić, chodźcie do kibla i tutaj przemyślimy plan. Dobra, chodź tutaj, Leon, mordo, chodź. Idę, tylko mi się but rozwiązał. Dobra, but, to dobra, słuchajcie panowie, więc tak, zobaczcie co mam, moi drodzy, przebranie za dyrektora, zobaczcie, moi drodzy, jestem normalnie i prawdziwym dyrektorem. A ja mojej rolnicy mam kompas. Ale zobacz, witaj Leonie, dzisiaj będziesz miał jedynkę i uwagę, bo masz rozwiązane surówki. Nie, dobra, to ja, Sandy. Spokojnie. Generalnie zrobimy. Dobra, generalnie zrobimy tak, moi drodzy, że przed szkołą wybudowaliśmy specjalną, moi drodzy, maszynę do pranków. Taki jakby ultrator, tylko że prankrator bardziej, moi drodzy. Ale nim, wiesz co zamontowałem? Co? Tańczące bananki. Wiem co zrobimy, słuchaj. Weźmiesz takiego gluta, co nie? I zrobimy tak w ogóle, moi drodzy. Powiemy, zaraz zobaczycie. Bo ja tam wstawiłem tablet, na którym są tańczące bananki. Tańczące bananki na tablecie? Leon, czy ty się dobrze czujesz? Leon, halo? Ale nie! Żeby kogoś obrzydzić. Dobra, wracam do akcji, słuchajcie, tam jest, moi drodzy, taka specjalna maszyna, do której zaraz wrócimy, pokaż, jeżeli dobrze pójdzie. Dobra, uwaga, cicho, uwaga, odsuńcie się, jestem dyrektorem teraz, ja tutaj rządzę, Ej, może zobaczmy, czy ono działa. Działa, no jak to nie działa? No bo, znasz. Nie, dobra, to jest to, moi drodzy, więc zobaczcie, czy to w ogóle działa, działa. O kurde, widzę te bananki, nie. Ma, jak to nie ma bananków? Dobra, już mamy to wszystko, więc dobra. Ej, chwila, wylej tam gluta. Dobra, wylej tam gluta, Leon. Dobra, moi drodzy, wrzuciliśmy tej gluty do środka, i to taki gluty z nosa Leona, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, czy się uda ich sprankować, moi drodzy, bo tam są gluty z nosa Leona, moi drodzy, więc idziemy teraz. Ej, chwila, bo to się teraz zawali. Dobra, spokojnie, trudno, no to on się zawali razem z nich. Dobra, moi drodzy, chodźcie tutaj. Ale nie, bo jak to się zawali, to nas cały plan pójdzie. Dobra, trudno, dobra, ale musimy zobaczyć się na bieżę. Uwaga, kibicujcie mi, zaraz wejdę. Dzień dobry, panie wielkie czoło, a co tam dzisiaj? Jak tam? Co pan dyrektor robi? Jak tam? Dzień dobry, panie kochany, jak tam się dzieci czują? Jak tam w ogóle żona? Dobrze. Jak tam żona? Do sali może. Jak tam żona? A tak, to. Nie, wychodźmy z sali. Nie. Ja nie mam żony.
A to w takim razie jak tam się ma teściu? Dobrze. A to dobrze. A proszę powiedzieć, bo ja pan słyszałem, że pan ma tą nową taką maszynę do grilla, tak? To taką nowego grilla gazowego na tej pana działeczce, tam wie pan, tam gdzie to pod Koszalinem ta działka jest chyba pana, tak? Tam gdzie pan ten kemping rozstawia i pamiętam, gdzie pan tą karkówkę piecze tam z tym sosem takim tatarskim i barbecue, tak? To generalnie, tak. Wie pan co, bo tutaj do nas do szkoły przyjechała taka specjalna, taki event robimy, wie pan, taki tralalala, taki happening, wie pan. A pan tutaj osoba już po 70. Ej, uciekaj, Leon cię zauważy! Pan to taka osoba, tutaj Leon, idź młody człowieku, jeżeli nie chcesz dostać uwagi, to wyjdź stąd. Dobra, już tam pan się gówniarza mnie przejmuje. W każdym razie chodzi o to, proszę pana, że pan jest po 70, pan tutaj szukał kojenia i do wygrania są, proszę pana, pieniądze. Prawdziwe pieniądze, to my jako szkoła tutaj organizujemy. Tak, pieniądze, dokładnie pana tutaj nos, panu nie myli się pana nos. Pieniądze, duża fortuna, proszę pana. Generalnie polega to na tym, że pan nam wyrzuca pieniądze, a my pana zabieramy do takiej specjalnej, takiego gigantycznego bankomatu, gdzie pan wpadnie do takiego morza pieniędzy. I pan wtedy kupi sobie tyle karkówy na tego pana grilla gazowego na tej działeczce pod Koszalinem, że pan po prostu zaprosi wszystkich sąsiadów i wie pan, co się tam wtedy stanie? I po prostu cała ciężarówka sosu barbecue przyjedzie. No cała ciężarówka po prostu. No tutaj, co wy tu robicie, młodzi ludzie? Weźcie stąd w ogóle, bo uwagę mam. Ja zaraz przyjdę, na lekcji idźcie. Ty tu nie pracujesz, młody człowieku. Ale ja tam tylko tutaj stoję, żeby zobaczyć. Do sali, to nie są rzeczy dla dzieci, hazard nie jest dla dzieci. Ale przecież nie ma tam nauczyciela. Do sali, do sali idziesz, bo dostaniesz zaraz uwagę, młody człowieku, i wylecisz ze szkoły. W tym ale jak nie ma sali nauczyciela, to... Dobra, Leon, zamknij się, idź, bo nie wpali nasz plan, Dobra, więc panie, wielkie czoło, musi pan teraz rzucić mi tutaj i 100 banknocie jednym. Chyba coś tam pan musi mieć, chyba pan chyba pan nie wydał całej pensji, którą panu wypłaciłem. Ile ma pan? 1000. To... 1000? Wow, Jezu, ile tu jest gemów, moi drodzy. Dobra, więc niech polega to na tym, że proszę pana, sobie pan zobaczy. To jest taka tęczowa, widzi pan tam ten tęczowy most? Mhm. To właśnie razem z nim powstała taka tęczowa studnia pieniędzy, proszę pana. I pan zaraz wpadnie do wody pełnej pieniędzy. Weźmie pan wszystkie pieniądze i pan generalnie wyjedzie sobie pan na Bahamy, będzie pan sobie plażował razem z... No, albo do Ibizy, do DJ-ów. Dobra, więc uwaga. Puszczamy, więc uwaga, odpalamy. Ej. Niech pan zobaczy. Idzie prach! Czemu jestem w jakimś glucie? Fuu. No i co, proszę pana, i chyba pan dyrektorek to nie był, tylko to byłem Sandy, czyli ja. Jak to od Sandy? Dostajesz uwagę. Tak, tak? O, ktoś tutaj coś mówił? Ktoś coś mówił, bo nie słyszałem. Ej, teraz dyrektora. Kto tutaj mówi, że dostałem uwagę? Zaraz to tyle. On mówi, że dostałem uwagę? Nie. Teraz pójdziemy, panie wielkie czoło, po pana dyrektora i nie zdąży go pan ocalić. Jak to? On niszczy! Dobra, nie. Trudno nie zniszczy nam, dobra, chodź. Ej, dobra, chłopaki, zostawcie go, on tam se posiedzi, on tam se przemyśli, w końcu ma takie wąsy, że tam musi tam, dobra, w każdym razie, no chyba. A jak on tym czołem się wybarwia? Zobaczcie, moi drodzy, za kogoś teraz przebrałem, moi drodzy, mam wielkie czoło, dokładnie. Ej, moi rolnicy! Dawajcie teraz dyrektorka! Dobra, dyrektora, więc powiem... Ej, teraz powiemy, że ty mnie przyprowadziłeś za karę i że ja stworzyłem coś dziwnego, żeby on ustał i wiesz! Dobra, i zrzucę tam pieniądze i on tam skończy na tą kasę. Dobra, więc uwaga, idziemy. Dobra, i teraz mnie przyprowadź za ucho. Panie dyrektorku, dzień dobry, panie, patrz, kogo pan tutaj przyniosłem panu za ucho. Idź, weź ty! Stój tutaj równo, halo, stój tutaj równo. A ty czego się, gdzie jest, dobra. A ty, czy to tutaj gapiów, weź, żadnych gapiów tutaj. Żadnych gapiów, do widzenia, sprawa między mną a Leonem i panem dyrektorem, bo przeskrobał, że ty się cieszy, ciebie zaraz nie przyprowadzimy tutaj. Panie dyrektorze, mój kochany panie, wie pan, tam już, chodzi o to, że ten młody człowiek o imieniu Leon zbudował jakieś dziwne, takie wystające, jakieś takie, nawet nie wiem, wie pan, co to jest, ale wygląda to jak jakiś, coś takiego z tych gier, teraz tych, co grają na tych PSP i tam tych telefonach, czy tam tych tabletach, te młodzieży grają, co nie? Może chodźmy zobaczyć, bo tak. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Oj, pan ma nowego kompa, nie mówił pan nic. Proszę pana, a u mnie w dalszym ciągu te stare komputery w mojej sali, a pan takie nowe komputery ma, w mojej komputerze te takie stare graty są. Wie pan co naprawdę, oszczędza, no nas pan oszczędza, na sobie pan kupuje te komputery. W każdym razie... Daj hajs, no bo ja to rzucę i będzie realnie. Dobra, masz.
Wie pan co, chodzi o to, że ten młody człowiek budował coś dziwnego i najgorsze jest to, że pan że Sandy gdzieś zniknął i generalnie nawet nie wiadomo gdzie jest Sandy. Ja podejrzewam, że on wrzucił Sandy do tego takiego dziwnego czegoś, co tam stoi. Dobrze, no to chodźmy. No to chodźmy w takim razie, panie Dyrcio. Dzień, chodź! Panie Dyrcio, więc tutaj zapraszam pana tutaj, panie dyrektorze, tak, tak, oczywiście tutaj jako pana pracownik. Tak, tutaj generalnie niech pan zobaczy, jest taki dziwny coś. I takie coś tutaj, coś tutaj generalnie jest. O, hajs! Oj, oj, oj. Co tutaj? Oj, oj, oj. I co? Prank brotuje Sandy! I co? I mamy obu, i mamy obu. Ej, słuchajcie, co z nimi robimy? Bo możemy tak, możemy ej, ich... Może ich zalejmy lawą? Możemy ich zalać lawą, możemy ich spalić, a możemy w ogóle wrócić, zarzucić im wilkom na pożarcie, a możemy zrobić igrzyska olimpijskie. Dostaniesz naganę. Co, możemy ej, zrobić... Zobaczcie. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co mamy z nimi zrobić, bo powiem wam szczerze, że to jest otwarta sprawa. Oj, a tutaj oj, rybcie! Oj, chyba nie wyskoczcie tylko z wody, rybcie, bo wiecie co? Skoro w sumie, panie dyrektorze, skoro pan ma tutaj nowego ma pan nowy komputer, oszczędza pan tutaj na nas, na uczniach, to może zrobimy tak. Wypuścimy pana i pana tutaj, pana wielkie czoło, pod warunkiem, że wymieni pan komputer w naszej sali na nowy i pod warunkiem... I pod warunkiem, że zawalczy pan na Brawl MMA z panem wielkie czoło. Dobrze. Tak? Dobrze? Tak. Czyli mamy walkę, ale komputer to trzymamy za słowo. Dobra, wypuśćmy ich w sumie. Ale to było piękne, moi drodzy. Dobra, to w takim razie co? Au, au, dobra, to nie był mój. To Leon. Nie, to Leon, to pomysł. Pan jest pewny, że ten diament powinien mieć pan drugi? On ma pistolet. Odłóż to, młody człowieku. Mogę wyciągnąć lepszą. Ja bym na pana miejscu, panie dyrektorze, ja bym na pana miejscu wymienił te komputery i to jeszcze z RTX-em, wie pan? Dobra, moi drodzy, tu się naprawdę dzieje coś dziwnego, moi drodzy. Nie wiem, jakoś strzelanina się w ogóle zrobiła, a w każdym razie, moi drodzy, ja stąd uciekam. Ja stąd uciekam, moi drodzy, się zrobiła. Boże, jakaś tutaj, nie wiem, skoczę do tej dziury. Jezu, moi drodzy, dobra, nie, w każdym... Jezu, moi drodzy, w każdym razie to byłoby chyba na tyle...